Mieszkaniec Tczewa chce, aby usunięto drzewo rosnące na cmentarzu. Jego zdaniem korzenie wrastają w mogiły i naruszają nagrobki. Urzędniczka ze starostwa powiatowego nie wyraziła zgody na wycinkę. Do naszej redakcji zgłosił się Paweł Kuśnierz, który chciałby usunięcia dwóch drzew rosnących w bardzo bliskim sąsiedztwie mogił na cmentarzu komunalnym przy ulicy Rokickiej w Tczewie. Uważa, że korzenie powodują stopniowe przekrzywianie nagrobków. Chcąc zapobiec dalszemu zagrożeniu, zwrócił się z prośbą do zarządcy cmentarza Zakładu Usług Komunalnych o usunięcie drzew. ZUK przychylił się do prośby i złożył do starostwa wniosek o pozwolenie na usunięcie. Urzędniczka z Wydziału Rolnictwa i Ochrony Środowiska nie wyraziła zgody na wycinkę. Jej zdaniem drzewa są zdrowe i nie zagrażają mieniu, czyli nagrobkom. Pan Paweł jest zaskoczony i rozgoryczony. Nie zgadza się z tą decyzją. My uważamy, że jest kontrowersyjna. Można mieć wątpliwości, zwłaszcza co do jednego z drzew, którego korzenie już teraz prawdopodobnie wrastają w mogiłę i uniosły najbliższy nagrobek. Z drugiej strony znajdą się zapewne takie osoby, które uważają, że życie tej drobnolistnej lipy jest ważniejszą wartością niż naruszanie nagrobków. Dlaczego pan wnioskował o usunięcie tych dwóch drzew między alejką a nagrobkami? No ja się zdecydowałem dlatego, że widzę, jakie uszkodzenia te drzewa powodują. Dlatego się zdecydowałem, żeby nie doszło do uszkodzeń nagrobka mojej mamy. No. Jakie pan zauważył zagrożenie? No korzenie podważają konstrukcję pomnika i wypychane są już te krawężniki, także no to jest ewidentnie widać, że uszkodzenia trwają już. No. Czy uważa pan, że pomniki są pochylone właśnie poprzez korzenie? Tak, ja tak uważam, niestety. Pana zdaniem, no należałoby te drzewa usunąć? Oczywiście, należałoby je usunąć, bo one zagrażają właśnie bezpieczeństwu tych nagrobków. Już zresztą uszkodzenia już trwają, bo wszystkie te trzy narożne są wszystkie już po tego, naruszone konstrukcje, krawężniki powypychane, no kto to zrobił? No tylko korzenie, no przecież kreta ani mrówki tego nie zrobiły, ani gołębie. No. Pracownik starostwa przyjechał na oględziny tych drzew i stwierdził jednoznacznie, że drzewa te nie zagrażają mieniu ani zdrowiu osób przebywających na terenie cmentarza. Wiadomo, że drzewo uznano za zdrowe, natomiast najważniejsze i kluczowe jest to, czy to drzewo ingeruje w mogiły korzeniem. Czy korzeń spowodował pochylenie pomnika, bądź nawet kilku pomników. Mowa tutaj o najbardziej widocznym przypadku tego drzewa, obok którego stoimy. I we wniosku było napisane, że drzewo zagraża bezpieczeństwu i korzenie niszczą konstrukcję nagrobka. Czy jednoznacznie pracownik starostwa jest przekonany i pewny, że korzenie tego drzewa nie ingerują w pochylenie nagrobka, nie ingerują w mogiłę? Pracownik dokonał oględzin. Byli też przedstawiciele Zakładu Usług Komunalnych. Był sporządzony protokół z tych oględzin. No i w decyzji stwierdził, że nie zagraża mieniu. Ciężko powiedzieć, czy w pełni to drzewo zagraża akurat tej mogile, czy też nie. Czy są też inne czynniki, które mogą wpłynąć na to, że ta mogiła jest w jakimś stopniu pochylona. Paweł Kuśnierz chciał, żeby ZUK odwołał się od decyzji starostwa. Zarządca cmentarza jednak tego nie zrobił. Jeśli pan Paweł będzie dalej chciał dociekać swoich racji, bo twierdzi, że urzędnik popełnił błąd i te korzenie jednak naruszają stan mogił i nagrobków, czy ponowicie taki wniosek? Taki wniosek może zostać ponowiony, z tym, że myślę, że i tak ten czas ochronny teraz, letni czas, jest czasem ochronnym, kiedy jest okres lęgów, ptaków i nie możemy nic praktycznie z tym zrobić. W okresie tam już jesienno-zimowym możemy wrócić do tematu, ponownie poprosić o rozpatrzenie osoby, które decydują, czyli o starostwa, o decyzję ponownego przyjrzenia się tym drzewom. Decyzja zależy tylko od pani inspektor z starostwa.